Rozdział drugi Bogdan Drucki zamieszkał w hotelu odeskim przy ulicy Długiej. Był to mały i brudny hotelik, pełny za dnia nieznośnej woni przypieczonej cebuli, a nocą krzyków, awantur i bijatyk. Oprócz właściciela starego Żyda i jego w z idiociałego syna Nuhima, dwudziestoletniego wyrostka o spłaszczonej czaszce, stałym mieszkańcem hotelu był tylko jeden drucki, którego obecność zaznaczona została zgodnie z przepisami policyjnymi na czarnej tablicy w kantorku, gdzie kulfonami wypisano Jan Winkler. Pozostali klienci hotelu stanowiący główne źródło jego egzystencji rekrutowali się z tych, którzy poszukiwali dachu nad głową na jedną noc albo po prostu na parę godzin, co nazywało się tu na wizytę. Drucki odpoczywał. W ciągu trzech dni jedynym jego łącznikiem ze światem był Nuhim, przynoszący bułki, szynkę i dzbanek z białą kawą, czasem gazety i papierosy. Gorączka zwolna ustępowała. Żelazny organizm wracał do dawnej sprawności, blizna goiła się szybko. Drucki jednak nie wstawał z łóżka. Miał to szczęśliwe usposobienie, że potrafił równie łatwo zmusić swój mózg i mięśnie do długotrwałego i najwyższego wysiłku, jak i do zupełnej bezczynności. Stary Żyd z obojętną podejrzliwością patrzał na swego lokatora. Jego powierzchowność i dziwactwo leżenia w łóżku, opłacone wprawdzie zostały dobrą gotówką, jednakże nie wyglądało to wszystko na rzecz w zupełnym porządku. Dopiero czwartego dnia właściciel hotelu Odeskiego zmienił zdanie. Nastąpiło to zaś dlatego, że jego syn otrzymał od lokatora list do zaniesienia na